Dzień dobry, witam Państwa serdecznie i zapraszam na spotkanie z panią Agnieszką Lis, pisarką, autorką powieści obyczajowych, z wykształcenia pianistką i dziennikarką. Dzień dobry, pani Agnieszko. Dzień dobry panu, jeszcze raz dzień dobry państwu. Na początku naszej rozmowy chciałbym, choćby w niewielkim stopniu, przybliżyć naszym czytelnikom pani osobę od strony prywatnej. O, od razu tak pikantnie zaczynamy. Tak, postaramy się. Wchodzi pani do domu. Zdejmuje szpilki, zmywa makijaż, zakłada wygodne dresy i okazuje się, że ma pani 2 godziny tylko i wyłącznie dla siebie. Jak pani spędzi ten czas? Naprawdę tylko dla siebie? Tak. Bo to tak mało realne jest. To powiedzmy, że jesteśmy teraz w świecie fantasy. No dobrze, to skoro jesteśmy w fantasy, no to oczywiście biorę książkę i czytam, bo nie mam żadnych wątpliwości co do tego. Aczkolwiek życie oczywiście jest bardziej prozaiczne, bo 2 godziny dla siebie oznacza, że mogę spokojnie ugotować obiad na jutro. Natomiast jeżeli by rzeczywiście to było takie kompletne SF, no to wtedy czytam. Czytam z zachwytem, że mam rzeczywiście czas tylko dla siebie. No właśnie, to kolejne pytanie, teraz będzie kilka krótkich pytań i kolejne pytanie właśnie odnośnie czytania też można powiedzieć. Dostojewski czy Nesbo? Jedno i drugie. To bardzo fajne pytanie, w ogóle rewelacja. Pytanie jest krótkie, a odpowiedź może być długa, prawda? Oczywiście, jak najbardziej. Ja uważam klasykę i uważam, że, powinniśmy czytać klasykę i powinniśmy do niej regularnie wracać. I taką w ogóle moją ukochaną książką, taką książką książek jest Mistrz i Małgorzata Bułhakowa. Zresztą tą fascynacją troszkę się podzieliłam z czytelnikami w pocztówkach. Cytuję fragmenty z Bułhakowa w swoich wypowiedziach. Natomiast uważam, że powinniśmy klasykę odkrywać w pewien sposób ciągle na nowo i sama tego doświadczyłam kiedyś na przykładzie Chłopów, których oczywiście jako bardzo grzeczna i poprawna uczennica przeczytałam w całości w liceum. Powiedziałabym dzisiaj, że zrozumiałam z nich bardzo, bardzo niewiele, a już na pewno nie zrozumiałam za ten Nobel. Natomiast kiedy wróciłam do Chłopów już jako dorosła osoba, to doskonale zrozumiałam i odkryłam, jak plastyczny jest język Chłopów, jak malarski, jak przemawiający do wyobraźni, ile tam jest cudownych, formalnych też takich kruczków, którymi można się bawić, które można odkrywać. I myślę, że to może być domeną każdej klasycznej wielkiej powieści. I klasykę warto czytać i warto do niej wracać, no chociażby dlatego, że z jakiegoś powodu tą klasyką się stała. To jakby z jednej strony, a z drugiej strony uwielbiam też bawić się i mieć radość i taką przyjemność czytania takiej absolutnie popularnej literatury. I Nesbo jest jednym z pisarzy, do których bardzo chętnie wracam i bardzo chętnie sięgam po jego książki, ale nie tylko, ja w ogóle lubię kryminał i z przyjemnością go czytam, bo przy nim odpoczywam. Więc jedno i drugie i na pewno nie chciałabym się w żadnym gatunku literackim zamykać. Mówiłam, że będzie długo. Tak, bardzo dobrze. Samochód czy rower? Powiem, że powinnam odpowiedzieć rower i że tak to powinno wyglądać na co dzień i bardzo chciałabym, żeby tak było, ale nie jest. Ja mieszkam w takiej okolicy, że bez środka komunikacji jakiegoś własnego bardzo trudno byłoby mi się przemieszczać. Rower jest znakomity, lubię jeździć bardzo na rowerze, natomiast zwykle jeżdżę na nim w wakacje, a do pracy jednak samochodem. No kolejne pytanie, chyba znam odpowiedź, ale mimo wszystko je zadam. Chopin czy Niemen? O, zdecydowanie Chopin. Zdecydowanie Chopin, ja po prostu nie lubię Niemena. A jakiś taki ulubiony rockowy zespół, czy jakiś wokalistka? Tak, oczywiście, że tak. To nie jest tak, że się tylko zamykam w klasyce. Znaczy znowu mam swoje taki top topów i to jest absolutnie Jan Sebastian Bach i uważam, że nikt nie ma w ogóle porównania z intelektualną chociażby warstwą muzyki Bacha. Natomiast pewnie, że słucham też innych rzeczy. Ja lubię słuchać troszkę jazzu, którym z kolei raczył mnie bardzo mój mąż w domu. Lubię muzykę popularną, w swoim czasie uwielbiałam Whitney Houston, bardzo lubię Stinga. Może nie przepadam za metalem i za takim mocniejszym rockiem, to akurat nie są moje gatunki, ale jazz bardzo chętnie. Schabowy czy ciecierzyca? Ciecierzyca. Nie lubię schabowego i nie lubię polskiej kuchni. Okej. Okay. Morze czy góry? Oj, tu morze, to zdecydowanie, nie mam żadnych wątpliwości. Ja jestem Pomorzanką, pochodzę z Koszalina, tam się urodziłam, tam zdałam maturę i dopiero na studia przyjechałam do Warszawy. I tęsknota za morzem, niesłychana tęsknota mi została, a za górami, no nie bardzo przepadam. Popatrzeć, tak.
ale chodzić nie. Blondyn czy brunet? A tutaj już nie mam tak jednoznacznej odpowiedzi, że odpowiem tak. Mój mąż jest brunet. Czyli dyplomatyczna odpowiedź bardzo. Dobrze, teraz chciałbym przejść, zapytać Panią, czy był taki moment w Pani życiu, że Pani sobie powiedziała tak, będę pisarką, to będzie mój sposób na życie. Taki jeden moment czy był? Czy to jakby płynnie przeszło? Czy wie Pan co, czy wiecie Państwo, bo właściwie to co do Państwa mówię, nie tylko do Pana, ale ja sobie nigdy nie powiedziałam, że będę pisarką, tak? Ja zawsze miałam, ale to rzeczywiście miałam w pewnym sensie od zawsze takie marzenie, żeby nią być. A ja do dzisiaj nie jestem pewna, czy nią jestem. Tak? Mam na koncie już w tej chwili 15 książek, bo za chwileczkę 15 się ukaże, w tym jedną dziecięcą. Około 20 różnych antologii opowiadań, myślę, że już w tej chwili ponad. I ciągle mam wątpliwość, czy ja na pewno jestem tą pisarką. I jest to ciągle moje wielkie marzenie, żeby ową pisarką być. Bo pisać chciałam od zawsze. Gdzieś oczywiście po drodze. To też nie jest przypadek, że jestem pianistką. Chciałam nią być, chciałam grać, chciałam te studia skończyć, chociaż były bardzo wyczerpujące. Ale to nie jest żaden przypadek, nikt mnie do tego nie zmuszał. Nie zmuszał, kocham grać i dlatego gram. Natomiast pisanie było takim drugim, równoległym marzeniem i uważam, że szczęśliwie udaje mi się to marzenie na co dzień realizować. A czy jestem pisarką? Dam sobie jeszcze trochę czasu na odpowiedź na to pytanie. W 2011 roku zadebiutowała Pani książką Jutro będzie normalnie. Jest to książka o wyzwaniach i problemach, które spotykają kobiety w swoim codziennym życiu. Tak jest. To jeszcze dopowiem, bo z tym debiutem to było tak dosyć, nie wiem czy śmiesznie, ale to była taka cała historia. To był taki czas, no 10 lat temu, w styczniu minie 10 lat dokładnie, pozory ukazują się właściwie, czy ta najnowsza książka ukaże się właściwie w rocznicę, 10. rocznicę mojego debiutu. Jutro było normalnie, to było tak, że jak... To opowiem trochę dłużej, bo tak aż nie wiem z którego miejsca, każde kolejne wydaje mi się wymaga wprowadzenia. Kiedy jeszcze nie wydałam pierwszej książki, chodziłam na różnego rodzaju kursy pisarskie. Wydawało mi się to słusznym i właściwym, żeby poznawać tajniki pisania, nie tylko od tego, co mi się wydaje, ale od tej strony, ale także od tej strony bardziej profesjonalnej, gdzie ktoś opowiadałby o tym, jak sam się z tymi pisarskimi tematami mierzy. I na jednym z takich kursów prowadząca poprosiła mnie o pozostanie po zajęciach. Po czym wręczyła mi taką kartkę z komentarzem: masz to napisać. No. Budujące było to, że z całej grupy wybrała tylko mnie, ale no, odrobinę frustracji pojawiło się we mnie, kiedy przeczytałam, co mam napisać, bowiem był to regulamin konkursu na, dokładnie tak się nazywał, najlepsze kobiece opowiadanie erotyczne. Temat taki dosyć mocny i trudny, bo w polskim trudno się, chyba nie tylko w polskim, w ogóle myślę, trudno się pisze o erotyce, bo to jest po prostu bardzo delikatny temat. Natomiast tam cały problem polegał na tym, że do rozstrzygnięcia konkursu, czy raczej do daty, ostatecznej daty złożenia prac, był tydzień. I ja w pierwszej chwili powiedziałam, że jest absolutnie nie do napisania, nie napiszę tego, nie ma mowy w ogóle, to jest nierealne. I powstała we mnie taka złość, że ja się dowiedziałam o tym tak późno i że nie jestem w stanie spełnić tego oczekiwania, które ktoś tam we mnie położył i powiedział, masz to napisać. I z taką swoją złością poszłam do domu, przespałam się, przechodziłam następny dzień, cały czas o tym temacie myślałam. Cały czas ta złość gdzieś tam we mnie narastała i następnego dnia wstałam rano, bo przyśniło mi się pierwsze zdanie. Usiadłam i napisałam to opowiadanie w dwa chyba czy trzy dni. Następnego jeszcze dnia je czytałam, zrobiłam taką korektę na tyle, na ile można było na takim świeżym tekście i wysłałam. Proszę sobie wyobrazić, że znalazłam się w gronie laureatów. Tam, gratulujemy. No to było już ponad 10 lat temu, ale bardzo dziękuję, bo to faktycznie zaczęło, to był taki moment dla mnie przełomowy, dlatego że jak ukazała się ta antologia, ona się nazywała Rozkoszne, ukazała się zresztą bestsellerem w tamtym momencie tamtego wydawnictwa, to pani redaktor zapytała mnie, czy mam coś jeszcze. No otóż miałam coś jeszcze i to było właśnie Jutro będzie normalnie i
umowę na tą książkę podpisałam parę miesięcy później. Ja byłam tak zaszokowana i tak szczęśliwa, że mi się udało tę umowę podpisać, że stwierdziłam, że dopóki nie dostanę książki do ręki, to ja się nikomu do niej nie przyznam. Więc pojechałam, podpisałam tę umowę, podpisywałam ją w Poznaniu, wyszłam wieczorem na rynek, zażyczyłam sobie łyskacza, którym opiłam tę umowę, po czym ją głęboko schowałam i autentycznie nikomu się do tego nie przyznałam. To był wrzesień. I miałam taką wielką nadzieję, że w grudniu będę w stanie pod choinkę włożyć mojemu mężowi pierwszą swoją książkę. To się nie udało, nie było, jeszcze nie wyszła z druku, ale była już okładka. Więc ja tę okładkę ładnie wydrukowałam, oprawiłam i włożyłam mężowi pod choinkę. A tu jeszcze muszę dodać, że mój małżonek jest osobą, która nie bardzo lubi, jak cokolwiek wisi na ścianach. On woli raczej pustą, gładką, prostą przestrzeń. Więc proszę sobie wyobrazić jego reakcję, jak pod choinkę dostał obrazek. Jeszcze nie wiedział, nie rozumiał w pierwszej chwili, co na tym obrazku jest. I był tak zaszokowany w ogóle, że tak jak mógł zrobić taki prezent, to dziwne na jego gusta. Po czym tak patrzył, oglądał. Tak widziałam na jego twarzy, tak spływa na niego rozumienie tego, co widzi. I był tak zaszokowany tym, co zobaczył, że po prostu zakrył ten obrazek, zapakował i schował i odłożył. I nie powiedział ani słowa. Dopiero następnego dnia zaczęliśmy o tym rozmawiać. Więc to taka była historia, z tym jutro będzie normalnie. I jeśli pan pozwoli, to ja od razu przejdę do następnej książki. Dobrze, pozwolę. No, one się dosyć ściśle wiążą. Samotność we dwoje to była taka książka, którą ja napisałam przed jutro będzie normalnie. Ale to był taki czas, kiedy polskim autorom bardzo ciężko było zadebiutować w polskim wydawnictwie. 10 lat temu jeszcze czytelnicy nie bardzo chcieli czytać polski obyczaj i dopiero parę lat temu się to zmieniło. I z tą samotnością we dwoje jakoś tak nie udawało mi się przebić do różnych wydawnictw. A kiedy jutro będzie normalnie się ukazało, ono się bardzo fajnie sprzedało, bardzo dobrze zostało ciepło przez czytelników i czytelniczki przyjęte. To pani redaktor właśnie zadzwoniła do mnie z pytaniem: pani Agnieszko, a czy ma pani coś jeszcze? No to ja pomyślałam, że raz kozie śmierć, to mam coś jeszcze. Wysłałam właśnie Samotność we dwoje. Po czym po kilku dniach rozmawiałam z panią redaktor i ona taka była dosyć skrępowana, bo mówi: no ale pani Agnieszko, no ja mam takie wrażenie, takie przeświadczenie, że ja już to kiedyś czytałam. A ja jej na to powiedziałam, że tak. Pani Kasiu, czytała pani 2 lata temu, pani odrzuciła tę książkę. I dosłownie zareagowała w taki sposób, takim klaśnięciem, tak super, ale teraz biorę. I tak się ukazała moja druga książka. Tutaj a propos tej książki mam jeszcze pytanie, bo zaintrygował mnie główny bohater, czyli Adam, tak? Tak. Wiemy, że mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus, a pani... Czy było to dla pani problemem, żeby przedstawić świat emocji z perspektywy mężczyzny? Było pewnym problemem, bo ta książka to jest generalnie pamiętnik faceta, który zdradza żonę. I tak mi się wtedy, w tamtym momencie wydawało, że no, temat zdrady jest dosyć powszechny, to nie jest jakiś specjalnie oryginalny temat, aczkolwiek bardzo ważny i bardzo nośny w wielu związkach, bardzo istotny dla mnóstwa osób, których w różny sposób ale dotyka. I pomyślałam sobie, że fajnie by było napisać książkę o tym i czym dłużej o tym myślałam, tym bardziej się utwierdzałam w przekonaniu, że napisanie takiej historii w prosty sposób, prostej trzecioosobowej narracji, gdzie ten punkt widzenia jest kobiecy, będzie po prostu powieleniem bardzo wielu książek, które już na rynku istnieją i nie będzie niczym oryginalnym. I pomyślałam, że żeby miało to jakiś głębszy sens i żeby było czymś zaciekawiającym czytelnika, to powinno być pokazane z innej perspektywy. I stąd ta męska perspektywa. Czy było łatwo? No nie bardzo. Trochę musiałam sobie z tym tekstem powalczyć i postarać się, żeby to po prostu mówił mężczyzna. Że fakt, że w tej powieści dosyć otwarty i dosyć jasno opowiadający o swoich emocjach, czego mężczyźni nie zawsze lubią robić. No ten musiał trochę, bo jest książkowym bohaterem, więc musiał opowiedzieć o sobie, żeby ta książka w ogóle powstała. Ale nie było to dla mnie proste zadanie z całą pewnością. Znaczy tutaj kierowała się pani tą zasadą, że mężczyźni nie znają kobiet, a kobiety mężczyzn aż za dobrze? Czy była jakaś męska pomoc? Czerpała pani opinię od mężczyzn? Trochę była. Trochę była męska pomoc.
najfajniejszą taką recenzję, jaką dostałam tej książki, to była właśnie recenzja już po jej napisaniu, wprawdzie, bo oczywiście pomoc była przy pisaniu, ale już po napisaniu tej książki dałam ją do przeczytania jeszcze w tak zwanym brudnopisie, bo to trudno nazwać rękopisem, bo oczywiście był to wydruk, koledze z pracy, który bardzo chciał to przeczytać, po czym dosłownie po 2 dniach przyszedł do mnie z tym plikiem kartek, rzucił mnie tak na biurko i powiedział: ale jak ty mogłaś? Ale co? Tak, no nie bardzo zrozumiałam, o co mu chodzi. Jak mogłaś o mnie napisać i w ogóle skąd to wiedziałaś? I przyznam, że to chyba była najlepsza recenzja tej książki, jaką kiedykolwiek dostałam, że tak bardzo zidentyfikował się z tym bohaterem. No i potem nastąpiło 5 lat przerwy, prawda? Tak, i to był dla mnie taki moment dosyć, no chyba trudny. Faktem jest, że ja wtedy urodziło mi się 1 dziecko, 2 dziecko, więc w życiu prywatnym też się sporo rzeczy różnych działo, nudzić się nie nudziłam. Ale trudne dlatego, tak od strony wydawniczej, że już wspomniałam, że to był taki moment, kiedy polscy autorzy, szczególnie autorzy obyczaju, nie bardzo byli mile widziani przez wydawców, bo też niechętnie byli czytani przez czytelników. Wiele moich koleżanek, które w tamtym okresie debiutowało, zaczynało pod angielsko brzmiącymi pseudonimami. Potem się już dzisiaj z tego tak powoli wycofują, ale jest co najmniej kilka autorek, które znam, i to nawet osobiście, które właśnie pisały angielskimi, pod angielskimi imionami i nazwiskami, albo przynajmniej angielsko brzmiącymi. I to się szczęśliwie teraz zmieniło, natomiast wtedy ja nie chciałam już tam z różnych przyczyn pracować z tym wydawcą, z którym pracowałam wcześniej, i niekoniecznie odnajdywałam takiego, z którym mogłabym i ja bym chciała, i oni by chcieli pracować ze mną. I dopiero kiedy trafiłam na 4. stronę, okazało się, że ta współpraca rzeczywiście zaowocowała, w tej chwili można powiedzieć, 5 latami takiej bardzo intensywnej współpracy. No i ukazała się pozytywka. Jest to historia Moniki, która przeprowadza się ze wsi do Warszawy, a dokładnie tutaj do nas, na Żoliborz. Bo ja mieszkałam na Żoliborzu. Właśnie, też zauważyłem, że dość często pani wspomina, tak? Wspominam Żoliborz dlatego, że ja mieszkałam tutaj przez 1 lata studiów i niesłychanie miło wspominam, szczególnie ten oficerski Żoliborz, bo tam w pobliżu mieszkałam. Uwielbiałam tam chodzić na spacery z psem, bardzo ciepło wspominam tą dzielnicę i pewnie dlatego też Monika gdzieś tutaj w tej okolicy ulokowałam. Dobrze, to teraz pozwolę sobie zacytować opinie na temat następnej pani książki, które znalazłem w internecie. Karuzela Agnieszki Lis to książka, która w moim sercu pozostanie już na zawsze. Kolejny cytat. To książka, która boli. Niezwykle poruszająca, porażająca, a zarazem piękna. Miło się czyta takie opinie o książce, prawda? Wie pan co, to nie jest miło. To jest coś, co dodaje skrzydeł i powoduje, że pisarz sobie myśli, że warto. Są takie momenty, które nadają sens naszej pracy, kiedy czytelnik reaguje w taki sposób, i to są takie bardzo wzruszające momenty, które no, dla mnie są bardzo istotne i bardzo głęboko zapadają mi w pamięć i w serce. I tak sobie wtedy mówię, że chociaż czasami mi się bardzo nie chce i czasami praca pisarza wcale nie jest tak kolorowa i tak przyjemna, jakby się to mogło wydawać, to jednak warto. No teraz mówimy o książce Karuzela, tak? Tak, mówimy o Karuzelu. Tak, czyli tutaj temat jest dość trudny, prawda? Temat jest dość trudny, bo jest to historia młodej kobiety, która choruje na białaczkę. I to był dla mnie też bardzo trudny temat. Po pierwsze dlatego, że jest on, cała książka, zainspirowana historią mojej sąsiadki. Nie jest to historia ani jej, ani jej rodziny, bo nie znałam ich na tyle dobrze, ale jej na tyle dobrze, ale gdzieś została we mnie taka niezgoda na los, który czasami dotyka bardzo ciężkimi wydarzeniami ludzi, którzy powinni cieszyć się codziennością, cieszyć się życiem, własną obecnością, dziećmi, długimi latami swojego wspólnego życia, a nie jest im to dane, bo właśnie choroba zabiera im ten czas. Bardzo mnie to wtedy jakoś tak osobiście dotknęło, bo to taka historia, która gdzieś tam wydarzyła się bardzo blisko mnie, i z tej niezgody tak naprawdę powstała ta książka. Trudna była dla mnie nie tylko ze względu na temat, ale także i dlatego, że ja osobiście i
Bardzo bym chciała, żeby to się nigdy nie zmieniło. Akurat to mi bardzo odpowiada. Nie miałam do czynienia z chorobami onkologicznymi, więc musiałam się dowiedzieć na ten temat właściwie wszystkiego. Począwszy od tego, jak, nie wiem, jaki jest kolor chemii, jak reaguje pacjent, jak reaguje ciało człowieka po podaniu takiego lekarstwa albo takiego lekarstwa, jak się odbywa terapia, jak się prowadzi badania, jak lekarze się ze sobą komunikują. Bardzo dużo czasu, bardzo spędziłam w internecie, śledząc różnego rodzaju fora, blogi. Niektóre blogi to już są tylko pamiątką po osobach, które nie wygrały choroby, albo przegrały z chorobą. Szukając różnych porad lekarzy, mój mąż w pewnym momencie mnie zaczął stopować. Mówił: wieku, przestań wreszcie to czytać, jak straszne rzeczy czytasz, jak to przeżywasz. Więc naprawdę był to temat, który mnie mocno dotykał. Ale i tak na koniec, już po napisaniu tej książki, dałam ją jeszcze do przeczytania dwóm lekarzom. W tym jeden z nich pracuje w takich hospicjach domowych właśnie z pacjentami onkologicznymi, więc on tak naprawdę wiedział o tym najwięcej. Szczęśliwie wiele błędów nie znalazł, znalazł jeden, który mnie straszliwie rozbawił. Mianowicie jest tam taka scena, w której salowa przynosi, znaczy właśnie nie salowa, kucharka przynosi obiad pacjentom. No bo salowa nie, salowa jest od czego innego, przynosi obiad kucharka. No ale okazuje się, że w szpitalu na rentgenie nie ma kuchni, nie ma kucharki. Jest catering dowożony z zewnątrz i ten catering dostarcza pacjentom wszelkie posiłki. No i teraz pytanie, kto rozwozi, kto dostarcza bezpośrednio już pacjentowi do sal te posiłki, no bo wiadomo, że nie może tego zrobić nikt. Z zewnątrz musi to być osoba, która jest dedykowana do tego, żeby po terenie szpitala się poruszać. Więc okazuje się, że taka pani, ona to jest funkcja w szpitalu, która ma swoją nazwę, nazywa się kuchenkową. I ja, jak mi to ten doktor napisał, w pierwszej chwili w to nie uwierzyłam. Myślałam, że sobie ze mnie żartuje, ale okazuje się, że naprawdę tak się nazywa ten zawód, to stanowisko, kuchenkowa. Ale pomyślałam sobie, że redaktorka to mnie po prostu wyśle na Marsa, jak napisze o tym, że kuchenkowa właśnie dostarczyła obiad i ostatecznie stanęło za zgodą zresztą tego pana doktora, że jest w książce kuchenna. A tam takich historii można by opowiadać więcej, ale nie chciałabym Państwa zamówić. Już nie chciałem omówić każdą książkę, ale teraz po prostu wymienię tytuły, dobrze? Kolejny. Tak, bo się rozgaduje, to wszystko przeze mnie oczywiście. Czyli tak, latawce, huśtawka, muzyka mojej duszy, twojej duszy, pocztówki i zapach goździków. Potem jeszcze widoki, to już tegoroczne. Tak, i teraz właśnie chciałbym przejść do... A czy ja mogę słowo jeszcze o latawcach? A, proszę bardzo. Dialogi, tak? Dialogi, tak. Latawce to jest, znaczy ja uważam tę książkę za najlepszą w moim dorobku, lubię ją najbardziej, jest też dosyć osobista dla mnie w tym sensie, że jest autentyczna, no inaczej, na autentycznej historii oparta, może tak. Znam ojca chłopaka, który jest w tej książce opisany, z tym chłopakiem zresztą też wiele godzin przegadałam i powiem tak, już po iluś tam rozmowach w korporacyjnej kuchni, bo tak się spotkałam z ojcem Grzegorza, czyli tego bohatera latawców, w którymś momencie on powiedział, że jego syn był bardzo ciemnym, mrocznym, takim depresyjnym nastolatkiem, a teraz jest pogodnym, młodym człowiekiem, kocha i jest kochany, tylko nogę zostawił w zastaw. To sformułowanie mną wstrząsnęło, oczywiście go w pierwszej chwili nie zrozumiałam, pozwólcie Państwo, że Wam to teraz też nie wyjaśnię, bo jest to klucz książki i o tym de facto ta książka jest. Natomiast temat wydał mi się na tyle ważny, ważki, istotny, że 7 razy zaczynałam pisać tę książkę, szukając odpowiedniej formy i ostatecznie stanęłam właśnie na tym, o czym Pan powiedział, że to jest książka zapisana wyłącznie dialogiem. Być może dlatego jest trudna, ale w tym dialogu się zawiera wszystko. Dla mnie była niesłychanie trudnym takim literackim wyzwaniem, bo fabuła rozwija się linearnie, ale bohaterowie zmieniają miejsca, są geograficznie w różnych miejscach, zmieniają się postaci, które do nas mówią, a ja musiałam to tak napisać, żeby czytelnik rozumiał, kto mówi, gdzie jest i dlaczego się tam znajduje i w jaką stronę posuwa się akcja. Więc ja sobie tę książkę bardzo cenię.
Wtrąciłam się. Bardzo dobrze. Czyli teraz już jesteśmy w 2020 roku. Myślę, że ten rok bieżący jest dla Pani udany literacko, prawda? Myślę, że tak. Myślę, że bardzo. On się już kończy, więc to mam nadzieję, że już go teraz to nie przechwalę. Że już się nie wydarzy nic takiego, bo że się miało ukazać, to już się ukazało w tym roku. Zaczęłam ten rok trochę z przytupem, bo przebudzoną. Nawet wie Pani co? Ułożyłem sobie takie pytanie. Że zaczęła Pani z przytupem i identycznie, czyli zgadzamy się, tak? Zgadzamy się, tak. To. Przebudzona to jest książka z kategorii erotyk. Przynajmniej w taką kategorię została włożona. Natomiast ja mam takie przekonanie, że owszem, tam jest bardzo dużo pikantnych scen, ale to jest bardziej moim zdaniem książka tak głęboko psychologiczna, albo erotyk psychologiczny, albo psychologiczna z bardzo rozbudowanymi wątkami erotycznymi, może tak bym powiedziała. Bo nie jest to prosta historyjka o szefie mafii włoskiej, który przyjechał, porwał dziewczynę, więził ją, a potem się w niej zakochał i żył długo i szczęśliwie. No tylko jest tam dużo więcej takich, powiedziałabym, głębokich wątków. Tak dla pikantności odrobinę jeszcze dodam. Główna bohaterka jest pianistką. I to jest taki obszar, w którym kompletnie nie potrzebowałam żadnego researchu. Nie musiałam niczego sprawdzać, bo rzeczywiście to jest temat i to jest taki teren, który dobrze znam z własnych doświadczeń. Natomiast to był sam początek roku, Przebudzona, tak? Styczeń. Tylko jeszcze tutaj jakbyśmy mogli się zatrzymać przy Przebudzonej, dobrze? Bo ja tę książkę przeczytałem. I właśnie pierwsza opinia, jaką się spotkałem, że jest to powieść erotyczna, prawda? Ale podczas czytania oczywiście seks jest obecny, także, ale też właśnie doszedłem do wniosku, że chciałem Pani zadać pytanie, czy jest to jakby podążenie za trendem, który się pojawił na polskim rynku, bo tych powieści erotycznych jakby jest coraz więcej, prawda? Ale po przeczytaniu tej książki miałem duże wątpliwości, bo właśnie czy to jest powieść erotyczna? Tu już Pani odpowiedziała na to pytanie, prawda? Znaczy ja myślę, że podążaniem za trendem w tym kontekście było tylko to, że wydawca zdecydował się włożyć w tą kategorię, w którą włożył. Natomiast sama książka powstała 7 lat temu. W związku z tym trudno powiedzieć, że ona powstała na fali mody i trendu tej literatury erotycznej, której zalew mamy w tej chwili w księgarniach i także nie tylko w księgarniach, że na topkach wszelkich bestsellerów, no to przede wszystkim widać i to długo utrzymujące się w tych topkach erotyki i to takie dosadne bardzo erotyki. Natomiast Przebudzona powstała wiele lat temu i ja po prostu długo dojrzewałam do tego, żeby pójść z nią dalej, żeby ją dokończyć, żeby ją doszlifować, żeby ją komuś pokazać. Więc akurat w moim przypadku to nie było pójście na fali obecnej mody. Mam jeszcze pytanie odnośnie głównej bohaterki, Lilki, bo też miałem do końca, teraz nawet nie wiem, czy... bo ona jest, tak jak Pani powiedziała, studentką Akademii Muzycznej, prawda? Jest inteligentna, młoda, atrakcyjna. Czy to jest taki typ kobiety, która nie boi się przygód, która jest odważna, która zaspokaja swoje potrzeby, również te seksualne, czy wręcz przeciwnie, że ona w relacjach z mężczyznami jest zupełnie zagubiona? Znaczy ja myślę, że na to pytanie to powinien sobie odpowiedzieć czytelnik. No ja tylko opowiem o tym, co ja o tym czułam, myślałam, kiedy to pisałam, że ona właśnie jest na tyle wrażliwa i na tyle pogubiona, że próbuje udowodnić sama sobie, że właśnie taka nie jest, że jest silna i że sobie ze wszystkim poradzi. I że to jest takie zaprzeczenie własnej delikatności i własnej wrażliwości, które on u niej akurat się tak kanalizuje pod wpływem pewnego wydarzenia dosyć dla niej istotnego, kanalizuje się w to życie erotyczne. Taki kompulsywny wręcz seks, bym powiedziała. Tak. Następnie ukazały się Widoki, czyli tutaj jest kontynuacja bohaterów, których poznaliśmy w Pocztówkach. To jest drugi tom, dokładnie, tak. Pocztówek. I w lipcu ukazały się Listy w górę. Listy w górę to też książka, którą bardzo lubię. Ja również. O, bardzo się cieszę. I to też wszystkie moje książki występują w tej literaturze tak zwanej obyczajowej, ale ja myślę, że obyczaj jest w tej chwili już szczęśliwie bardzo szerokim gatunkiem, bo można w nim spotkać zarówno książki, które naprawdę służą temu, żeby dziś przeczytać i dziś zapomnieć i tylko spędzić chwilę czasu śmiejąc się razem z bohaterką, o której już jutro nie pamiętamy. I takie książki są potrzebne, one są ok, nie zamierzam ich krytykować, bo jest czytelnik, który ich potrzebuje, są czasami momenty w życiu, w których potrzebujemy takiej książki. One są potrzebne, są dobre, dobrze, że są.
Ale w tej samej grupie literatury obyczajowej są właśnie takie książki jak moje, które, no mam nadzieję, że jednak zostają z czytelnikiem, że ci bohaterowie nie są tak łatwi do zapomnienia. Dobrze, łatwi do zapomnienia, tak już w konstrukcji dramatycznej się trochę zapętałam, i że dają czytelnikowi trochę pola do własnego namysłu, do przemyślenia i postępowania bohaterów, i być może, mam nadzieję, także i własnego postępowania. I myślę, że Listy góry, w góry są właśnie w tej kategorii. Tu mamy bohaterkę, która jest żoną himalaisty, bardzo kocha swojego męża, bardzo go wspiera w jego ambicjach i w jego dążeniach, ale jest de facto żoną porzuconą, bo przez 10-11 miesięcy w roku ona zostaje sama. Sama z dziećmi w okresie bardzo trudnym, bo to są lata 80. Mamy komunę, kolejki, kartki, wyrywanie sobie towarów w sklepach, dwójkę małych dzieci, którym nie można kupić trampek, bo po pierwsze ich nie ma w sklepie, a po drugie nie ma na to pieniędzy, bo wszystkie poszły na wyprawy męża. I ona z tej tęsknoty do męża zaczyna pisać listy do niego. Ale ponieważ to są czasy, no, nie dzisiejsze bynajmniej, gdzie jeden telefon GPS, GSM, tam co by nie nazywać, 5G i możemy się połączyć z osobą, która jest na drugim końcu świata. Tylko wtedy rzeczywiście listy trzeba było wysyłać właściwie papierowo i te listy przychodziły w kilku miesiącach czasami, więc ona tych listów nie wysyła do męża. Ona je zachowuje i powstaje z tego pamiętnik. Pamiętnik, który pisze do niego, ale pisze dla siebie, radząc sobie ze swoimi codziennymi emocjami i wyrzucając tęsknotę, pragnienia, problemy, trudności, oczekiwania, wszystko to, co ją na co dzień spotyka. I myślę, że to jest, chyba mam nadzieję, że to jest taki niezły obraz kobiecej tęsknoty za normalnością. Ale tak jak pani wspomniała, to też jest taka fajna podróż w czasie, przynajmniej dla mnie była, do lat wczesnej młodości, kiedy zjedzenie pomarańczy, bananów czy batona to było wydarzenie, tak, prawda? No, że pomarańczy, bardzo przepraszam, pomarańczy kubańskiej, prawda? Takiej kwaśnej. Mhm. No i teraz ostatnia pani książka, czyli Blask choinki. Ukazała się niedawno, pod koniec października. Tak. 28 października miała premierę i to także jest kontynuacja, tak jak widoki są kontynuacją pocztówek, tak Blask choinki jest kontynuacją Zapachu kości. A mógłbym poprosić, żeby pani zaprezentowała książkę? Tak wygląda Blask choinki. A mamy tu gdzieś zapach goździków? Nie, nie, nie. Wypożyczona. Wypożyczona, to tam się. Bardzo dobrze. Blask choinki wygląda tak. Uważam, że ma przepiękną okładkę. W ogóle okładki czwartej strony, które ostatnio widziałam, są do zjedzenia, można powiedzieć. Prawda? Tak. Rzeczywiście ona się błyszczy, ona jest tłoczona. No, no śliczności. Bohaterowie to grupa, właściwie dwie rodziny, zaprzyjaźnione ze sobą poprzez seniorów rodów. Od wielu, wielu lat panowie chodzili razem do szkoły, dzisiaj są już tak mocno 60+, są dobrze sytuowani, są dystyngowani, mają swoje problemy. Czasami są to problemy zabawne, czasami mniej, ale tak naprawdę okazuje się, że nieważne są pieniądze, nieważne ile masz lat, nieważne w jakich warunkach żyjesz. I tak dotyka nas wszystkich codzienność, martwienie się o dzieci, tajemnice, które gdzieś tam skrywamy, problemy w komunikacji, bo właśnie chciałoby się coś powiedzieć, ale trochę głupio albo nie wypada. No i okazuje się, że ci ludzie są tacy sami jak wszyscy. A wysłałam ich do zakupu. Ja tutaj też znalazłem wspólny mianownik dla wszystkich dorosłych bohaterów. Kalwados, prawda? Tam jest... Tak, tutaj jest kalwados. Tak jak w pierwszym tomie są wina. Tam są wina, ponieważ jeden z bohaterów, czy przyjaciel głównego bohatera, bardzo ekscentrycznego Arkadiusza, jego przyjaciel Klemens, jest sommelierem, znaczy w pierwszym tomie jest dopiero kimś o ambicjach sommeliera, w każdym razie koneserem win. Ja oczywiście te wina i wszystko, co z nimi związane, konsultowałam z pewnym sommelierem, który bardzo uprzejmie mi pomógł wszystkich sformułowań prawidłowo użyć. I tutaj też opowiem taką dosyć zabawną historyjkę. Kiedy rozmawialiśmy o zapachu goździków i tam użyłam takiego sformułowania, że bohaterowie, czy tam bohater nalał lampkę wina. I on tak, pan Robert tak na mnie popatrzył. I tak, panie Agnieszko, popatrzył z takim politowaniem. Tak mi się głupio wtedy zrobiło. Mówi tak, panie Agnieszko. Pani
Agnieszko, no lampki, to my wieszamy na ścianie, a wino pijemy z kieliszków. Nie zapomnę tej lekcji do końca życia. W tej książce też w posłowie napisała Pani, że zastanawiała się nad urealnieniem tej książki, dostosowaniem do obecnie panujących warunków. Tak, ja ją pisałam w lipcu tego roku. Znaczy kończyłam ją w lipcu tego roku, pisałam w pierwszej połowie, już było po tym najgłębszym lockdownie, ale właściwie nie wiadomo było, co się będzie działo na koniec roku i czy będzie można wyjechać sobie na święta do hotelu, tak jak ci bohaterowie to robią, czy też nie będzie to możliwe, czy będziemy musieli chodzić w maskach, czy nie. No, życie pokazuje, że scenariusze spełniły się niekoniecznie te najbardziej różowe i że wiele rzeczy musimy robić takich, co do których nie jesteśmy przekonani, albo wcale byśmy nie chcieli ich robić. Ja tam bym wolała nie nosić maski na co dzień na przykład, ale noszę. I ostatecznie uznałam, że ponieważ nie wiem, co się będzie działo, nie będę zgadywać, napiszę tę historię tak jakby tego nie było. Nie ma w tej książce pandemii, są święta, których się po prostu cieszymy. Cieszymy się wspólnie z tego czasu, mam nadzieję, że cieszymy się także my jako czytelnicy razem z bohaterami. Bohaterowie się z tego cieszą, spędzają przyjemnie czas i tyle, a pandemii wokół nie ma. Tak, bo jeżeli ta książka ma dać odpoczynek, prawda, czytelnikowi, no to też właśnie od tego, co się dzieje za oknem aktualnie, tak? Tak, myślę. Pani Agnieszko, znajdujemy się w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży, dlatego muszę wspomnieć, że napisała Pani również książkę dla najmłodszych czytelników, książkę pod tytułem Alek i Pan Parasol. Proszę opowiedzieć o kulisach powstania tej książki. One są dla mnie osobiście, jak widzicie Państwo, szeroko się uśmiecham, bo one są dla mnie bardzo urocze, dlatego że ja pierwsze bajki do tego cyklu napisałam dla mojego 5-letniego wtedy syna. Napisałam wtedy tych bajek 15 i to było tak, że on przychodził z przedszkola, no i jak to przedszkolak przynosił tam ze sobą różne poważne sprawy i kwestie, które trzeba było przedyskutować i odpowiedzieć na jego trudne pytania. I w którymś momencie, rozmawiając z własnym synem, zdałam sobie sprawę, że właściwie on przynosi mi gotowe historie na książkę, że ja je muszę tylko opracować, ubrać, stworzyć jakieś ramy, w których poruszaliby się bohaterowie i jest książka. Stworzyłam wtedy właśnie takiego magicznego pana parasola, który śpiewa, mówi i komunikuje się magicznie oczywiście z chłopcem. Chłopiec ma na imię Alek, czyli właściwie tak jak mój syn. I nawet jak się książka ukazała, to mój syn był na pierwszym spotkaniu po to, żeby jako bohater tej książki, tę książkę podpisywać razem ze mną. Wtedy tych bajek powstało 15. I wysłałam je na taki konkurs, on się tak pięknie nazywał, konkurs na dobrą powieść. W kategorii bajek dla dzieci te bajki wygrały, czy opowieści dla dzieci, te bajki wygrały ten konkurs. I wtedy się ukazały na e-booku, ale one bardzo krótko na tym e-booku istniały, bo wydawnictwo szybko zmieniło profil. Właściwie przestało istnieć w tej kategorii bajek dla dzieci. Prawa do mnie wróciły i też przez dłuższy czas zastanawiałam się, co z tym faktem zrobić. W końcu spotkałam się z paniami z wydawnictwa Ezop. Cudowna oficyna, po prostu wydają przepiękne, przecudowne książki dla dzieci, które no, każda z nich, jak się nawet dotknie, ogląda te wydawnictwa, to są po prostu perełki. I ostatecznie wybrałyśmy 4 te bajki, czy 5. Tu przeredagowałyśmy 2 w jedną, troszkę, no, zostały poddane, nie troszkę, bardzo gruntownej redakcji zostały poddane i wydane w ubiegłym roku, nie 2 lata temu, nie, w ubiegłym roku, dobrze mówię, w ubiegłym roku jako właśnie Alek i Pan Parasol, przepiękne, twarda oprawa, cudny papier, piękne ilustracje Patrycji Posyłajki, przepiękna pozycja, naprawdę, ja jestem ciągle zachwycona. No, w każdym razie geneza jest taka, że powstały dla mojego syna. Chciałbym teraz Panią zapytać o tak zwane przyzwyczajenia pisarza. Czy Pani takowe posiada? Chciałabym teraz opowiedzieć o 8 zatemperowanych ołówkach ułożonych w kolejności od najjaśniejszego do najciemniejszego, ekspresie do kawy, przytłumionym świetle i muzyce grającej w tle, ale niestety nie mam takich historii z zanadrzu. Moje jedyne przyzwyczajenie to takie, że ja po prostu muszę codziennie napisać. Przyzwyczajenie to jest taki mus, taka konieczność, którą sobie narzucam. Codziennie muszę napisać określoną ilość znaków. Jeśli tego nie robię, to czuję się tak wewnętrznie niespokojna. Zdarzają się niestety takie dni, kiedy na przykład pracuję w szkole muzycznej, kiedy mam bardzo dużo lekcji, plus nie wiem, jeszcze jakieś tam spotkanie, jakąś radę pedagogiczną albo coś, to się wtedy zdarza, że nie jestem w stanie napisać tych znaków, które sobie założyłam. No i wtedy taka jestem, no...
no niespokojna, tak? Źle się z tym czuję, bo gdzieś tam mam z tyłu głowy, że przecież ja powinnam była napisać to, co sobie założyłam, no bo skoro dzisiaj nie napisałam, no to skończę książkę później, a nie chciałabym kończyć jej później, bo już bym się chciała wtedy zająć następnym projektem. Więc nie, nie mam takich specjalnych przyzwyczajeń magicznych, być może też nie mam ich z premedytacją po to, żeby nie doprowadzić do sytuacji, w której jeśli nie mam tych 8 zatemperowanych kolorowych ołówków, to nie mogę pisać. W związku z tym unikam tego typu przyzwyczajeń. Jedno jest tylko takie i to też tak trochę widać, bo ja strasznie dużo herbaty piję i na ogół jestem otoczona albo kubkami z herbatą, albo czajnikiem herbaty i wielkim kubkiem i nawet nie wiem, kiedy tę herbatę wypijam. To jest taki mój nawyk, ale on dotyczy nie tylko pisania, więc się usprawiedliwiam, że pisanie nie zależy od picia herbaty. Teraz chciałbym Panią poprosić o pomoc. Powiedziała Pani, że praca bibliotekarza jest bardzo fajna. Tutaj ja się zazdroszczę takiej pracy. Jest najfajniejsza się. Praca z możliwych. To poproszę. Po byciu nauczycielem muzyki, tak, oczywiście. To poproszę, żeby Pani na chwilę się wcieliła w rolę bibliotekarki, dobrze? Mhm. A ja będę czytelniczką. Mhm. Teraz tak, przychodzą i mówię, że koleżanka... Trudny klient tak zwany. Koleżanka poleciła mi książki Pani Agnieszki Lis. Nic jeszcze nie czytałam. Co by mi Pani poleciła tak w pierwszej kolejności? Jasne. A co Pani lubi? Dobre książki. Dobre. Czyli wszystkie, tak? To akurat tej pisarki wszystkie, tak. Tak. To ja Pani polecam na tę chwilę Listy w górę. I ewentualnie trochę inny gatunek, ale Muzyka Twojej duszy to jest też taka książka, która myślę może się Pani spodobać. Dziękuję bardzo. I teraz kolejne pytanie, można powiedzieć wprost od naszych czytelniczek, bo czasami spotykam się z takim pytaniem, dlaczego wszystkie bohaterki powieści obyczajowych to są kobiety w wieku od 20 do 35 lat? No bardzo przepraszam, to nie moje. Ja tylko cytuję. I że bardzo mało jest tych takich starszych osób, nie wiem, powiedzmy 50, 65 lat, tak, z którymi czytelniczki mogłyby się bardziej utożsamić identyfikować i czy one już nie mają prawa też do przeżywania miłości, jakichś emocji i tak dalej. I ja wtedy odpowiadam zgodnie z prawdą, nie mam pojęcia, ale jak będę miał okazję, to zapytam. Także padło na Panią bardzo. Padło na mnie, to ja bardzo chętnie odpowiem, dlatego że moje bohaterki są zdecydowanie starsze. No, na przykład w I zapachu goździków i w Blasku choinki mamy dwie rodziny, które są wprost starsze. Tam są osoby, głównymi bohaterami osoby 60+, które jak najbardziej przeżywają swoje emocje i swoje miłości bardzo silne nawet emocje, w związku z czym no myślę, że to są bohaterowie jak najbardziej dla tak zwanych, usłyszałam ostatnio takie ładne słowo, bardzo mi się spodobało, dla tak zwanych silwerek. Natomiast nie tylko w tych książkach, jak spojrzymy na, bo powiedział Pan 20-35+, bohaterowie Pocztówek i Widoków są też młodsi, ale są też tacy i to główni, którzy są po 40. Są panie, której jest pani Luiza, jest po na emeryturze. W związku z tym jak najbardziej są tam bohaterowie, którzy są ciut bardziej dojrzali. Czy Blasku Choinki też są tacy, tak? Tak, Blask Choinki, Zapach Goździków, Widoki, Pocztówki, Listy w Góry. To jest też historia kobiety, fakt, że od lat młodych, ale już tak spoglądamy na tę osobę z perspektywy tych listów, które ona pisze już prawie, że pod koniec życia też do swojego męża, już nie żyjącego wtedy. W związku z tym są to też doświadczenia takiej kobiety, niekoniecznie tylko najmłodszej, tylko przeżywającej te najprostsze emocje. W związku z tym pozwoliłam sobie nie zgodzić się z tą teorią w kontekście moich książek, bo tutaj akurat sporo jest bohaterek i bohaterów, którzy mają ciut więcej lat i trochę więcej doświadczenia. Chciałem zapytać, bo w swoich książkach Pani porusza bardzo wiele tematów. Od takich wesołych, świątecznych, nastrojowych, po takie trudne jak choroby, samotność, zdrada. Czy jest jakiś temat, przed którym by się Pani cofnęła? Tak, jest jeden. Ja bym nie chciała pisać o polityce. Okropnie mi się to nie podoba i nie, tego tematu nie. A poza tym chciałabym pisać o tym, co mnie porusza i wybieram, staram się, szukam takich tematów, staram się takie wybierać, które
ze mną zostają na dłużej. Wychodzę z takiego założenia, że jeżeli ja o czymś pamiętałam długo i temat we mnie dojrzewał i pojawiała się historia i kształtowali się bohaterowie, zajęło mi to dużo czasu i cały czas mnie intrygowało, co się tam dalej wydarzy, to najprawdopodobniej będę potrafiła to tak napisać, że zostanie temat też i bohaterowie z czytelnikiem. A tak naprawdę to jest dla mnie celem, żeby książka i temat w niej poruszony dotknął czytelnika i został z czytelnikiem, czytelniczką. W związku z tym nie zamykam się przed żadnym tematem. Dla mnie jest ważne, żeby był nośny i żeby zostawał z nami. Chciałbym jeszcze zapytać Panią o plany na przyszłość, ale tą najbliższą przyszłość już poznaliśmy, prawda? Bo jest zapowiedź książki. Można powiedzieć, że zgodnie z Pani świecką tradycją w styczniu. Tak, dokładnie. Ukaże się książka Pozory. Proszę opowiedzieć. No nie chciałabym też mówić za dużo, bo nie jest chyba mądrym spoilerowanie własnej książki, ale faktycznie Pozory ukażą się w styczniu, właściwie w 10. rocznicę mojego debiutu. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. To jest książka, która powstała i ta nawiązuje do pandemii, ale też nie wprost, nie jest historią o tym okresie. Nie chodzimy tam w maskach, chociaż jest tam fragment na końcu, w którym bohaterowie znajdują się już w tej naszej takiej pandemicznej izolacji, ale właśnie w marcu, kiedy byliśmy wszyscy zamknięci w domach, marcu, kwietniu, kiedy media trąbiły o tym zostań w domu i o tym, że jak to nie zwariować z własną rodziną w domu i jak to jest być z dziećmi 24 godziny na dobę i dalej je kochać i jak to jest strasznie w ogóle być w domu. Słuchałam audycji w radiu, gdzie pani psycholog dyskutowała z prowadzącym na ten temat, że wcale nie wszyscy ludzie cierpią w takiej izolacji. Że są grupy osób, które znakomicie się odnajdują w takiej sytuacji odizolowania, odseparowania od innych, w takiej wręcz samotniczym trybie życia. Dotyczy to przede wszystkim introwertyków, ale także osób, które mają różnego rodzaju spektra autyzmu. I tak posłuchałam tej audycji i dosłownie, ale naprawdę, to było prawie że namacalne, stanął koło mnie mój bohater, wyciągnął rękę i powiedział: cześć, mam na imię Tomek, a teraz siadaj i o mnie pisz. I ta historia po prostu błyskawicznie zawiązała mi w głowie wątki, które potem oczywiście musiałam rozpracować, rozpisać sobie, dokładnie poukładać, gdzie co i jak tam pokazać czytelnikowi, jak poprowadzić bohaterów, sprawdzić, jacy oni są, bo przecież nie tylko Tomek jest głównym bohaterem, ale nie tylko on, są także inni, przecież on żyje w jakimś tam środowisku. Zdecydowałam się ostatecznie na poprowadzenie tej historii dwutorowo, no, nie, więcej już może nie powiem, ale generalnie o tym jest, że izolacja dla niektórych bywa zbawieniem. To ja jeszcze może powiem, że pani Agnieszka przed spotkaniem obiecała, że podpisze swoje książki. Wszystkie podpiszę, a ja nawet dla Państwa jedną książkę mam i to jest taka zupełnie, zupełnie nowa, nówka, sztuka, w ogóle nieśmigana. To jest książka, która miała wczoraj swoją premierę. Wczoraj, czyli 12 listopada. Wigilijne opowieści, zbiór 12 opowiadań, wydane przez nakładne wydawnictwa WAB. Wigilijne opowieści napisało 12 autorów. I każde opowiadanie toczy się w ogóle historia wokół pewnego konkretnego wigilijnego przepisu. I na tej podstawie tworzymy sobie wigilijną kolację od pierwszego do ostatniego dania. Każdy z autorów miał na to kompletnie inny pomysł. Moje opowiadanie akurat w tym zbiorze jest bardzo świąteczne, bardzo miłe, spokojne, takie troszeczkę taka jeżycjada, gdzie mamy rodzinę z dwójką córek, z dwiema córkami, które się oczywiście, jak to nastolatki, kłócą, zabierają sobie bluzki, są zazdrosne o chłopaków i tam w ogóle takie historie. Generalnie jest miło, ale nie wszystkie historie takie są. Są kryminalne, są fantastyczne, więc myślę, że to jest bardzo fajny zbiór opowiadań. Polecam Państwu i zostawiam go Państwu do przeczytania. A wszystkie książki pozostałe oczywiście podpiszę. A ja bardzo dziękuję Pani za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję nie, także. Jeszcze nie wszystkie tematy zostały poruszone, także mam nadzieję, że w przyszłości też Pani zechce nas odwiedzić. Także dziękujemy bardzo. Dziękuję pięknie, dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Życzę Państwu dobrej lektury wszystkich książek, oczywiście moich przede wszystkim, ale nie tylko. Książka to jest fantastyczny przyjaciel i życzę, żeby zawsze Państwu towarzyszył.